na uroczyste otwarcie nowego obiektu, który będzie służył mieszkańcom sołectwa Nowa Wieś, przybyło wielu mieszkańców. Nic dziwnego, bo na swoją świetlicę czekali od dawna. Jest to obiekt nowoczesny, który będzie służył głównie dzieciom i młodzieży z tego terenu. Ja przypomnę może, że osiedle i sołectwo Nowa Wieś było to jedno z największych, jest jedno z największych sołectw, natomiast do tej pory nie miało możliwości czy spotkania się dzieci czy osób starszych, ponieważ takiego obiektu na tym terenie nie było. No od dzisiaj, od soboty mam nadzieję, że ten obiekt będzie tętnił życiem i będzie wykorzystywany przez naszych najmłodszych mieszkańców. Budowa świetlicy była możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę Włocławek środków unijnych. Inwestycja kosztowała ponad 800 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 500 tysięcy złotych. Choć zamiar budowy świetlicy powstał już w 1991 roku, czyli razem z zamiarem budowy osiedla w Nowej Wsi, dopiero teraz udało się go zrealizować. Warto przypomnieć, że osiedle mieszkaniowe w Nowej Wsi zostało wybudowane przez spółdzielnię zawiązaną przez mieszkańców. Plac, na którym stoi świetlica, również należy do spółdzielni. W ostatnich latach zaczęto inwestować w tym miejscu. Najpierw powstało boisko do koszykówki, potem plac zabaw, a teraz świetlica. Głównym celem to jest właśnie zebrania sołeckie, zebrania z mieszkańcami, ale tu postawiliśmy na to, że jak tutaj Państwo widzieli, została świetlica wyposażona w gry po to, żeby młodzież mogła po południu czy w sobotę, w niedzielę spotkać się i pograć, pobawić się, żeby ten czas mile spędzić. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że będziemy posiadać wreszcie taki obiekt. Myślę, że będzie służył nam i dla celów spotkań towarzyskich, i organizacyjnych, różnych zebrań, gdzie będziemy mogli omawiać sprawy, które dotyczą życia naszego osiedla.